przecież mówisz, że mam ci przeszkadzać. No, jeszcze nie zacząłem grać. Także się. Manko, ja nazywam się oczywiście Mateusz. Gram sobie kilka meczuków, zobaczymy jeszcze ile i mój brat, pokaż się tutaj, będzie mi w tym przeszkadzał. I żeby nie było tak, to nie jest mój oryginalny pomysł, żeby za chwilę nie było takich komentarzy, że ej, Mateusz, przecież to nie jest twój oryginalny pomysł, to jest żydasz to... Michał, masz coś do dodania? Baw się dobrze. Dobra, Michał, także wszystkie zasady są dozwolone, także życzę ci powodzenia, tylko proszę cię, nie dziękuj. Będę wam w sumie ustawiał jakiegoś tam progu lajkowego, jak ktoś chce, może zostawić lajka. Jak ktoś nie chce, to nie. Dobrze, że mam podgląd w tym momencie w telefonie, bo widzę, co tutaj Michał będzie mi robił. Zostaw tą instrukcję, ale nic, póki co jest... No i słuchajcie, w ogóle fajnie by było, gdybyście subka zostawili na kanale, bo... Będzie takich challenge więcej. A w ogóle słuchajcie, jak to nagrywam, byłem dzisiaj sobie na zawodach wojewódzkich, w chodzie na 5 km. 8 miejsce zająłem, także możecie mi napisać Mateo, GG. O kurde, tutaj ktoś chyba jest. No, jeśli chodzi o Fortnite, to nie za bardzo długo w niego gram. Jakoś tak, jeśli chodzi o nagrywanie... Ej, poczułem, aż echo usłyszałem. O, zeszytem z matematyki, bardzo dobrze. Może akurat czegoś się nauczę w końcu. Ale nie bij mnie ciągle po głowie, musisz być oryginalny, Micho, pamiętaj. Dobra. Ała, w rękę. No ale nie musisz mnie tylko bić, nie? Dobra, mam przynajmniej broń jakoś. Twoja wyobraźnia tutaj musi, wiesz, nie znać granic. Aha. Byśmy się zamienili rolami, to ty byś już w tym momencie był mokry, zdenerwowany i byś prawdopodobnie kopnął przynajmniej z 50 razy. Właśnie, nie widzę w ogóle, o, dobra, prawie jestem w strefie. Strefa akurat jest bardzo dobra. Mam jedną broń, z której akurat bardzo lubię, ale to bardzo lubię grać. Michała nie ma w kadrze. Nie wiem, czy mam się cieszyć, czy się nie za bardzo cieszyć. Nie, spiesz się, ja tu mam czas. Ja w ogóle teraz jestem po Tigerze, więc... Co to kurde jest? Ty, co to kurde? Co to było? Widać? A to jest ten krem na te. Ja nie mogę. Radar tutaj. No nie, co ty robisz? Zostaw mnie. No. Tak, to jest. Nie! Weź do góry, nie! Nie! Tak, on się zrobił. O, dobra. Ty, a czemu ty. Skąd wziąłeś wodę? Nie wylałem. Wylałeś wodę? Nie, na twój dywan. No ja nic nie widzę. Dobra, także moi drodzy, mam nadzieję, że tutaj zrobimy sobie już jednego przynajmniej killa. No fajnie było, co nie? Fajnie było. Tutaj chyba ktoś się rozsypał. O kurde. No dobra, moi drodzy, jesteśmy już właśnie na kolejnej mapce. Ej. O kurde, ej. Pistoletem we mnie strzelił. Będę bardziej leciał w takie mniejsze miejsca, żeby... Znaczy w mniejsze, w dalsze miejsca, wiecie. Bo w dalsze miejsca przynajmniej mi się tak wydaje, że... Nie w głowę. O, dobrze, że nie trafiłeś. Dalej ktoś... Au. Dobrze. M4-eczka to już jest coś. I tu jeszcze jakaś skrzyneczka jest. Bardzo dobrze. Jakiś pistolecik jeszcze. Tutaj nic nie ma. Kibelki, o. Ej, czemu ten kibel jest brązowy? Ale dobrze, Michał. Powiem ci szczerze, że masz bardzo słabą wyobraźnię, bo... Ja na twoim miejscu to bym już zrobił... Au. Bym już ci zrobił tyle rzeczy. Ale to tyle rzeczy, a ty wszystko ciągle tylko powtarzasz, więc... No weź, ja to kopię. Ja nie mogę. Nie. Serio. A tu nie ma żadnej skrzynki. Mało co cię w ogóle słyszę, ale to dobrze. To bardzo dobrze, bo nie będę wiedział, jakie masz plany wobec mnie. Nie będę przygotowany na to. Co to kurczę? Jakoś brudną wodą mnie zaczął lać. Kurde. Nie, fotel to nie szkodzi. Fotel może być mokry. Okej, to fajnie. Bo on jest... I jeszcze to jest? Co to jest? To jest butelka. Z wodą. To znaczy, no nie wiem, czy ten fotel może być na pewno mokry. Tak? Słuchaj, to ty masz... O! Weź, co ty zrobiłeś? No... Nie! Ja nie mogę, jeszcze mam mokrą rękę teraz od tego. Pół butelki mi wylą na plecy. A słuchajcie, w ogóle mogę zrobić taki sam... Taki sam challenge, ale z innej gierki na przykład, nie? To... Czekaj, weź, bo ja to biję się. No serio, zasłoniłeś mi ręką twarz. Dobra, moi drodzy, widzimy się właśnie na trzeciej i mam nadzieję, że ostatniej mapce. Znaczy poprzednim odcinku... W poprzedniej tej... mapce...
Zabiłem jedną osobę, prawie dwie. Gdyby nie Michał, to bym zabił dwie i bym być może nawet więcej zabił. No, mam cały tył mokry. Kurde, czemu ja poleciałam tutaj? Przecież to jest samobójstwo. No nie... Nie w rękę, no. Ojeju, to już po mnie, jest. Dobra. Ale weź, to nawet nie było fair. Ja mam całą bluzkę mokrą z tyłu. Dobra, polecimy sobie tutaj, bo tutaj na pewno będzie mało osób, bo busik sobie... Tak. Stawię, ile killi zrobię. Nie, jak ja teraz zginę, to będzie już naprawdę niefajnie. Aaaa! Ja patrzyłem się w podgląd. Czy bałem się... Nie patrzyłem się w podgląd, ale bałem się, co ty mi tutaj zrobisz, nie? No weź, no i... Cały mam tył mokry. Z szuflady mi wszystko wyciąga najlepiej. Ej, no. Jak się bawisz? Bardzo dobrze. O właśnie, jeśli chcecie na przykład, żebyśmy się zamienili rolami, to w następnym odcinku właśnie możecie stać łapeczkę w górę. Nie będę wam dawał, tak jak mówiłem wcześniej, jakiegoś tam progu lajkowego, ale... Żyj wafelka! Mam gumę. No serio! Dobra. Słuchajcie, jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, to fajnie było, gdybyście zostawili łapkę w górę oraz suba. Patrzcie, teraz na Michała twarzy pokazuje się właśnie subik. O, możecie właśnie zostawić suba. No i co, widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach. Teraz planuję właśnie podpracować nad systematycznością. Także co, moi drodzy, to na tyle. Widzimy się już niedługo, być może za 2 dni, być może jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się. Co ty, Michał, odwalasz? Trzymajcie się, siema.